mamy sprawdzone, skontrolowane, możemy lecieć dalej. Zaprawka, ciach, pach. Mamy masełko. Mam jakiś samorodek brzęczy. Tutaj, żebyście... Znaczy, jak wpadnie jakiś samorodek, to po prostu ciężko dobić, nie? Tak mniej więcej na 2 cm sobie robię zawsze fugę, nie? Tu mniej więcej patrzę, żeby było równo z tym. Dobijam do tej wysokości. No i tak jak mówię, pion. Warto sobie sprawdzić ten pion przed dobiciem już dokładnie do sznureczka. No bo jak tą stronę będziecie musieli dobić jeszcze, no to już pójdzie za nisko, nie? Ciach. Także tutaj może wam wyjść schodkowanie, prawda? Jak tu stawicie pion, a ten boczek ma inny kąt, albo ten. Także nie przejmujcie się tym. Następna warstwa, zaprawa wybierze to. Zbieramy nadmiar. I następny. Jeszcze jeden pokażemy. Trochę szybszym może tempie. Hoppa. Ciach. Później to się już wyczuwa, ile tej zaprawy rzucić, żeby tyle nie walić, prawda? Pionik jest. Do sznureczka. A jeszcze jedna ważna sprawa, żeby wam bloczek nie dotykał sznurka, prawda? Bo jak będzie dotykał, każdym jednym bloczkiem odjedziecie. No i nie będziecie po prostu widzieli, czy to idzie. To nie moja ta kielnia, powiem wam. I nie mam trochę wprawy. Człowiek tak przyzwyczaja do narzędzi, że masakra. Weźmie się tylko w rękę czyjąś, od razu się wie, że to nie swoje, nie? O. No i tak lecimy, ciach, 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 ciach. No i tak, teraz sobie narożniczki wymurujemy. Ale powiem wam, że jak ktoś jest mniej doświadczony, bo zawsze przeważnie najpierw narożniki robimy, ale no tak, żeby wam pokazać, że można w ten sposób, prawda, można do samej góry sobie taki coś przyczepić, poznaczyć, prawda, każdą warstwę i w kręcika i przeciągać, nie? Ale no i lecieć każdą warstwę z osobna. My jednak sobie zawsze murujemy narożniki. Tak jest dla nas o wiele szybciej, prawda? Ale tak jak mówię, dla kogoś mniej doświadczonego, no polecam warstwę sobie zrobić osobna, wtedy macie kontrolę nad wszystkim. To jest też tak, że od razu jak murujecie, no to też trzeba to wszystko z wyrzuciem robić, żeby to wam nie siadło, prawda? Także taka mała uwaga. W sumie to wiecie, tutaj to nie ma co patrzeć. Interesuje nas ten róg. Ten róg, już szturki to nam są niepotrzebne, znaczy są potrzebne, ale już te osie, co o nich mówiłem. Tylko już do samej góry domu, aż do wieńca, pilnujemy się tego rogu. Trzymamy ten róg, nie? Także tu pion mamy. Tu pion mamy. Lico sobie sprawdzamy w ten sposób, że bierzemy ten sznurek, prawda? Co tam mamy? On jest równo z tym. Pach. Tu do tego różka, no i tutaj musimy delikatnie dosunąć. No. I następny, tu jeszcze jeden, tu jeden. Nie, tu jeszcze, tak, tu jeszcze jeden, później dwa, dwa, jeden. Trzymaj. Ty jakby zwierz.
Kurde. Terminator. No, Terminator. Dobra. Także wymurujemy sobie te narożniczki i wracamy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Zawsze pilnujemy z zewnątrz, prawda? Zawsze pilnujemy z zewnątrz, tak się muruje. O co chodzi? Chodzi o to, że bloczki też nie trzymają wymiarów, prawda? I spójrzcie. Tutaj wystaje dobre pół centa. Niektóre są prościejsze, krzywsze, ale nie ma równych bloczków. Jeszcze się nie spotkałem, żeby były równe bloczki, chociaż w takim stopniu jak gazobeton, prawda? Także widzicie, tu mamy lico, tu schodki, tym się nie przejmujemy zupełnie. Pilnujemy zewnętrznej strony. No. I zanim zwiążę tak mocno, przelecieć sobie tak pędzlem, jakimś miękkim, wszystkie te takie dziurki, nie? Żeby zrobiły się gładkie. Wtedy przy malowaniu dysperbitem, no, będzie mniej roboty po prostu, nie? I mniej tego towaru pójdzie przede wszystkim. Jeszcze jedno coś miałem powiedzieć. Kontrolujcie sobie co jakiś czas tą wysokość, żeby na końcu wam wyszło tak jak ma być, prawda? U nas ma być 70. No jak widać 70 jest, tak? 5 war z bloczka plus zaprawa 2 cm. Jest 7 dyszek. No i tak jak już przy ostatniej warstwie, temat wygląda trochę inaczej. Nie patrzę tego pionu, tylko licuję ze sznurkiem. Interesuje mnie ten poziom, prawda? Dlaczego tak? Chodzi o co? Chodzi o to, że teraz nawet jak tu będziemy mieli jakieś wachnięcie, to naprawdę nic nie wnosi, nie? Tam parę milimetrów, że tak powiem. A jakbyście tu zrobili linię, a tu byście mieli takie wachnięcia, to później przy ściąganiu podłogi na gruncie po prostu, no, nie będzie linii, tylko będzie takie schodkowanie, nie? Także tak to my robimy. No i tak, ściany fundamentowe mamy wymurowane, zafugowane.